Halo, czyli witajcie moi kochani, widzę zarty, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Star Wars Fallen Order. Jedi Fallen Order. Na czym my w ogóle staliśmy w tej grze? Kurde, bo ja nie pamiętam. A, mieliśmy zabić tego, kurde, jak on się nazywał? AT-ST. Czyli dwunogiego ziombala. Atakujcie Jedi! Ścigam go! Znaczy, plan jest taki, że musimy go załatwić. Nie wiem, ostatnim razem chyba nam się nie za bardzo udało. Ale ja już pamiętam, że byłem wtedy zmęczony, więc może to o to w tym chodziło, że ja po prostu byłem przemęczony i dawałem się pociachać niepotrzebnie. To jest taka opcja, nie wiem. Może się na dzisiaj mam taki plan, żeby po prostu przejść go i przejść do kolejnej planety. A, dobra, tutaj, bo pamiętam, dobra, już sobie przypomniałem. Tu był problem, że musiałem tędy przeskoczyć. Znowu, kurde. Uważaj na niego! Fucken! Kurwa, przestało być spowolnione. Zapomniałem, że ta gra jest taka upośledzona. Założę cię, że dwieje przed nami. Dobra. Jest, uff. Zapomniałem, że ta gra jest taka upośledzona. Ja nie mam save'a obok bossa, ja mam save'a gdzieś tam w jakimś lokalnym wypizdowie, że tak powiem, no i muszę tam biec. Ejej, to było problem. Tym się chyba broniło. Aha, dobra, jakoś tak się robiło. Nasza broń nie działa. To on? Niech ruszy tutaj swój typ. Już idę, trzymajcie się. O. Dobra. Na spokojnie. Na spokojnie, gościu. No będzie ty jeszcze z tej bazuki strzelał. Ale te bomby, spoko. Wow. Dajcie mnie spokój. O, te bomby na spokojnie. No, lewam je, byle odbijać strzały. Nie tego. Okej, udało się. Odbiłem. What? Dajcie mnie spokój. No, dawaj. Oh yeah. AT-ST. Pokonany. Ten w środku gościu był. Ale to jest zarąbiste, z niego wypadł gościu normalnie. What? Świetny motyw. Mega mi się to podoba. Dobra robota, młody. Niezły z ciebie zawodnik. No, niezły ze mnie zawadiaka. Powiedz, że ta wizyta miała jakiś sens. Znalazłem grobowiec mędrca Zefo. Na pewno używali mocy. Tajemnicza, zaginiona wielka cywilizacja władających mocą. Nic dziwnego, że Kordowa dostał takiej obsesji. Masz coś jeszcze? Przed zniknięciem Zefo udali się na planetę Kashyyyk. O. Kordowa znał się z Łukim Tarfulem. Może go znajdziemy. Kashyyyk, wiesz, tam jest naprawdę źle. Imperium mocno przycisnęło biednych Łukich. To szykujmy się do walki. Widzę, że pasuje ci to życie. Po akcji z maszyną kroczącą jesteś pewniejszy. No, jak tam? Trzymasz się? Znaczy z mocą? Tak jest, z mocą. Mówiłeś, że czasem przytłacza. Jak widać, jeszcze żyje. Nie chcę o tym gadać. No cóż, rozumiem. I to doskonale. Czemu przestałaś używać mocy? Gdy ruszyła czystka i gdy klony zaczęły zabijać, ukryłam się z padawanką i kilkoma adeptami, ale to nic nie dało.
Patrol imperialny już prawie odkrył naszą kryjówkę, więc chciałam odciągnąć go od mojej padawanki, Trilli. Została tam z najmłodszymi, a mnie złapali. No i torturowali. Chcieli wiedzieć wszystko o innych i ilu zostało, ale najwięcej chcieli wiedzieć o Kordowie. Gdzie go szukać? Ale uciekłaś. Tak, podczas buntu w więzieniu. Była okazja, więc ją wykorzystałam. Prawie mnie złamali. I nie jestem już taka jak kiedyś, Kal. Ta padawanka. Przeżyła to? Nie. Dlatego nie możemy zawieść. Pozwolić, by poświęcenie naszych najbliższych poszło na nic. Niby nasz Kal ma się przejmować tym ziomkiem z początku gry, tak? Który jakby stawił się za nami. O to chodziło? Chyba tak, ale do końca nie jestem pewien, kurde, na czym to polega wszystko. Na Kaszik mamy polecieć na pewno, to jest true story. Warto by było po nie wrócić. Po co było warto wrócić? Po coś byłoby warto wrócić, ale nie słuchałem po co. Polecimy na Kaszik, zobaczymy. Przygotowałem tak dobrze, odkąd ukończyłem z wyróżnieniem Laterońską Akademię Kosmiczną. Nie wiedziałam, że na Lateronie jest akademia. No, wtedy to była nowość. Pewnie nie zaglądałaś w te strony zbyt często. Więc na czym się szkoliłeś? Na wszystkim. Myśliwce, frachtowce, krótki zasięg, daleki, co chcesz. Latałem wokół wszystkich. Robiłeś rundy na frachtowcach? No tak, tylko na to mi pozwalali. Ale byłem świetny. Żałuj, że mnie nie widziałaś. Pora lądować, chodź tu. Powinienem siadać do bezpiecznego siedzenia tylko wtedy, kiedy lądujemy? Wow. Powiedz, że nie będziemy się przebijać. O, tylko w ostateczności. Ustawiłam transponder tak, by nadawał imperialne sygnały. Hej, Gris! Tak? Kontrolujmy sygnaturę energetyczną i się nie wychylajmy. Jak na pracę, bez spiny. Nie potrzeba mi dodatkowych rąk. Po prostu skup się na skanerze, dobrze? Dobrze, w porządku. Myślałem, że sobie piątkę przybijają, a jednak jakiś tutaj wkurw jest. Co chodzi? Niczego nie widzę. Chyba skupili się na czymś na powierzchni. Droga wolna. Jak niby Imperium ma wygrywać, skoro pozwalają przelecieć jakiemuś losowemu statkowi na planetę, którą okupują. To bez sensu. A może Jodę spotkamy? O kurwa! Jak my spotkamy Jodę, to będzie zarąbiste. Dla jego zasobów naturalnych. Łukik zniewolono. Pamiętam, że właśnie na Kaszik, jak dobrze... Kurde, może nie na Kaszik, ale na pewno na Kaszik był Joda w filmie, w trzeciej części, ale w czwartej i w kolejnych, kiedy uczył Luka, to nie mam pojęcia, czy on był dalej w tym statku, czy był na Kaszik, czy to było gdzie indziej. Wyglądał jak Kaszik, ale wiadomo, tyle lat, ile między trzecią a czwartą, będą szóstą częścią lat, taka jest różnica, że może być wszystko inne. Może być wszędzie, nawet w piachu. My też tak skończymy, jeśli wplączemy się w tę walkę tam na dole. Nie mamy innego wyjścia, a oni zginą bez naszej pomocy. Więc jaki masz plan? Sabotaż. Znam maszyny kroczące z braki. Przechwycę jedną. Ha, patrzcie na niego, wojny klonów mu się przypomniały. Kapitanie, podleć do tych maszyn. Czekaj, co? Słuchaj, te maszyny transportują żołnierzy, więc jak się dostaniesz do środka, bądź ostrożny. Gris, stalowe nerwy, dawam mały pokaz. Hej, mam prośbę. Nie daj się zabić. Wezmę to sobie do serca. Dobra, jak chcesz skoczyć, to teraz albo nigdy!
Gotowy na kąpiel, Billy? Zauważyłem, że ta gra nie jest jakaś taka wybitnie ładna, ale nie powiedziałbym, że należy do tych najbrzydszych. Dziwi mnie to cały czas, dlaczego Respawn się nie podjęło robienia gry na Frostbite, bo zdecydowałem EA bardzo mocno ciśnie Frostbite'a, żeby wszyscy produkowali w nich, na tym silniku. Natomiast też pamiętam, że było sporo takiej informacji, że chyba jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem czy o tym już mówiłem, ale tak mi się coś wydaje, że oni robili wcześniej, czy się Respawn robiło wcześniej gry na silniku Source. Teraz na Unreal. A dlaczego nie na Frostbite? Skoro zmieniali silnik, dlaczego nie na Frostbite to od razu? Mamy na niego wleść, czy gdzie? Na AT-AT? Ja po tych knączach mogę się wspiąć, ale widzę, że na przedniej nocy dopiero mogę. Tak zginę od tego, że... Ale jak to się dzieje, że ja szybciej się poruszam niż on? Dobra, gdzie teraz? Ja nie wiem, gdzie teraz. Aha, tutaj. Tak perspektywa mi trochę pokazywała, że się nie da to wskoczyć, ale nic bardziej mylnego widzę. Oj. A tędy mogę wejść jeszcze, ja pierdzielę. Po tym błotku tak muszę skakać. O nie, jaki upierdolony ten AT-AT. Czy nie mają tu sprzątaczy, czy co? Już prawie! Jest, Uniu! To działo nie wytwarza jakoś ciepła albo coś? Ja nie mówię, prawda, gra trochę jak Uncharted teraz wygląda. Zaczęła się trochę Uncharted, później było Soulsami, a teraz no jakieś Uncharted podobne rzeczy pojawiają się. W środku jest tyle miejsca, że mogę sobie po prostu wejść? No siema. O nie! Nie, nie, nie! Ała. Leży. Oni to wszyscy zmarli? What? Mam nowy statek na skanerze. Dysponują większą siłą ognia niż sądziliśmy. Jak tam kadłub? Poważnie uszkodzony. Spójność 70% i spada. To powinno wystarczyć. Co to za scena? What the fuck? Dobra. Jestem w AT-AT i zawsze chciałem to zrobić! Miecie imperialny protokół. Uciszysz go? 207. Poddajcie się, lepiej. Ja pierdolę! Ups! Oto blastery. Dawać go po nodze! Dawać go po nodze! Jehuhu! Jezu, jaka to jest typowa minigierka, taka na zapchaj dziurę.
To teraz będziemy my. Hej! Kim jesteś? Kimś, kto skołował wam AT-AT. A ty kim? Kimś, kto robi Imperium na złość. Nacieramy na imperialne lądowisko. Nie pogardzimy wsparciem. Przyjąłem. Jak on tu wskoczył w ogóle? What the fuck? Kompletnie nie rozumiem, jak on się tam zjawił. Oj, oj, oj. Nie mam pojęcia, jak on wlasnął na szybę i później poszedł. Nie wiem, kogo mogę mordować, kogo nie mogę mordować, więc morduję wszystkich. To się nazywa bycie fair. Musimy osłaniać partyzantów. Ten statek jest kuloodporny jest. Ten mogę poniszczyć, a ten jest jakiś... Może ten jest nasz, może. Zakładam, że grana nie pozwoli tego spieprzyć za bardzo. Na ziemię, kutafiksy, leżeć, kurwa, nie wstawać. Leci na nas. Poradzisz coś? Uwaga! Trzymaj się, Billy! Kurwa, nie wiem. Jaka jednostka militarna wymyśliłaby, żeby pieprzone, kurwa, statki były na nogach. Nie wiem, kto to wymyślił, to jest tak idiotyczny pomysł. W tym czasie czołgi by popierdalały sobie szybciutko, a ten na takich długich nogach, które są bezużyteczne, nie wiem, kurwa, nie mam pojęcia, po co to mogło być. Nie wiem, jakie zastosowanie może być pozytywne tego, że ten pieprzony AT-AT ma tak długie nogi. Przecież to same problemy jest, są z tym wszystkim, nie czaję. Nie, nie będzie drugiego razu. Zniszczyłeś całkiem dobrą maszynę. Masz imię? Cal Kestis. Co Guerrera? Co robisz na Kashyyyk? Szukam kogoś. Co ty tu robisz? Przybyliśmy na Kashyyyk, żeby przeszkodzić w dostawach dla Imperium. Hej! Więc... Kogo tu szukasz? Wodza Łukich, Tarfula. Tarful jest nie do znalezienia. Nie bez powodu Imperium szuka go tak długo. Jest bojownikiem? Jest największym z nich. Symbolem oporu Łukich. Atakuje Imperium z Krainy Cieni. Sir, Gris, to jest co? Co słychać? Co chcecie od Tarfula? Sprawy Jedi. Jedi nie żyją. Nie wszyscy. Ograbiłeś zwłoki? Dostałem go od mistrza. To lądowisko rafinerii. Nie wiem, właśnie nie wiem, co znaczy, że nie masz miecz ze sobą. W sensie, żeby używać miecz Jedi, trzeba być Jedi? Nie. Każdy może używać miecz Jedi, czy nie? Bo ja nie rozumiem tego, bo niby wcześniej wydawało mi się, że tylko Jedi mogą używać miecze Jedi, a później w jebanej siódmej części Murzynek Bambo z Afrika sobie wziął miecz i kurwa bił się nim. Nie czaję. Nie nada się jako wsparcie. Będziemy stąd śledzić łączność wojska Imperium. Przy odrobinie szczęścia przechwycimy wezwanie o pomoc. Doceniam. Ja i moi dowódcy ruszymy na zwiad przed atakiem. Dołączysz później. Dalej, dalej! Żeby to punkt w umiejętności. Okej, czyli teraz wychodzi na to, że mamy po prostu zwiedzić Kashyyyk. A, kolejna planeta. No dobra, tutaj zakończymy. Wiem, że króciutki odcinek. Przepraszam bardzo, niestety niedługo będę musiał wychodzić, mam ważne sprawy do zrobienia, ale na szczęście te takie fabularne 20 minut, to wydaje mi się, że to jest idealny czas. W następnym odcinku zajmiemy się po prostu przechodzeniem dalej fabułki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku z gry Star Wars Fallen Order.